dalej spełniają się te słowa, które przed chwilą Pan Jezus powiedział do nas w Ewangelii. Aby miłość, Ty mnie umiłowałeś, Ty Boże Ojcze, była w nich, a ja, abym był z nim i w nich. Modlitwa o to, byśmy byli jedno, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem. Oto Pan Jezus się modlił podczas ostatniej wieczerzy. I dzisiaj spełnia się to na tych dzieciach, ale także na każdym, kto przyjmie komunię świętą. Drogie dzieci, nie tak dawno, w piątek, wieczorem, w czwartek, miałem okazję spotkać się z wami osobiście. To był dla mnie wielki zaszczyt z wami i z waszymi rodzicami. Przychodziłyście tutaj, aby uczyć się katechizmu, ale tak naprawdę tego, co dzisiaj dokonuje się, uczyli was wasi rodzice od początku waszego życia. Wtedy, kiedy dziecko jeszcze nie rozumie, ale już wymawia słowa modlitwy. To najpiękniejszy dzień w życiu katechizmu. Są najważniejsze, są najświętsze, gdzie jest ksiądz arcybiskup, gdzie są wielcy dostojnicy Kościoła. Ale tak naprawdę najpiękniejszy dzień jest wtedy, kiedy dzieci na białą branę przychodzą do katedry i przyjmują komunię świętą. Na ten dzień czekają rodzice wiele lat i dzieci też. I my również. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o Szczepanie. Szczepan, który miał pełnię Ducha Świętego, był tak doskonały, że ludzie nie potrafili uciszyć go, bo on mówił prawdę i obrzucili go kamieniami. Został zabity, bo mówił prawdę. Był wierny Panu Bogu. Dziś my również czekamy na zesłanie Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego ma nastąpić w najbliższą niedzielę i my do tego przygotowujemy się. Jak najlepiej potrafimy, aby być otwarty na działanie Ducha Świętego. Każdego z was pytałem o to, dlaczego chcecie przyjść tutaj do katedry i przyjąć komunię świętą. I każdy z was mi powiedział, że chcecie przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. I pytamy was także o to, kiedy człowiek nie może przyjąć Pana Jezusa. I powiedziałyście mi, że wtedy, kiedy jest człowiek w grzechu i to w grzechu ciężkim. Ale jest też spowiedź, która powoduje, że człowiek może się pozbyć tego grzechu ciężkiego i może przystąpić do Komunii Świętej. Skąd wiemy, co jest dobre, a co złe? Ano stąd, że Bóg dał człowiekowi wewnętrzny głos, który mu mówi, to rób, bo jest dobre, tego nie rób, bo to jest złe. Ale często człowiek zagłusza ten głos, głos sumienia, bo chce dla siebie jak najlepiej, jak najwygodniej, jak najprzyjemniej.
Opowiem wam historię o pewnym królu, który zaprosił do zamku swoich poddanych i mówi im tak: przygotuję dla was stół zastawiony, ale bardzo was proszę, przynieście mi wody, bo kończy się woda, a wodę wszyscy mają. Niektórzy sobie pomyśleli tak: jak jest taki bogaty, to niech sam sobie nosi wodę, ma służących. I wzięli w naparstku szklaneczce trochę wody, żeby ich wpuścili do zamku, bo każdy musiał coś przynieść. Ale niektórzy pomyśleli sobie: on jest taki dobry, ten król, wezmę całą beczkę wody. Niektórzy naładowali na wóz zaprzężony w konie i przewieźli wiele takich beczek wody. Rozpoczęła się uczta, a król mówi: na koniec będzie niespodzianka. Wszyscy zadowoleni, bawią się, orkiestra gra, na stole mięsa, kiełbasy, wszystko pod dostatkiem. Kiedy już się wszyscy najedli, nabawili, to idą do króla i mówią: nie trzymaj nas w niepewności, co to za niespodzianka. A król mówi: weźcie te naczynia, w których przynieśliście do mnie wodę, i przyjdźcie tutaj. No i przyszli. Niektórzy ze szklanką, niektórzy z napastkiem, a niektórzy przyjechali wozem. I król mówi tak: w to wszystko, co przynieśliście, nasypcie do służących, mówi, nasypcie im złota. I wiecie, co się stało? Ci, którzy mieli maleńką szklaneczkę czy naparstek, dostali tyci, tyci złota. A ci, którzy przyjechali pełnym wozem, wrócili bogaci, bo pełny wóz złota wrócili, mieli i przywieźli do domu. Ta historia ma moral. Ważne jest, byśmy nie byli skąpi w dawaniu naszemu Królowi, Panu Jezusowi, naszego serca. Im więcej Panu Jezusowi przyniesiemy, tym więcej od Niego otrzymamy. Jak ktoś otworzy swoje serce na Pana Jezusa w pełni, to serce zostanie w pełni napełnione. A jeśli Panu Jezusowi dajemy taki kawałek tylko naszego serca, to tylko niewiele od Niego otrzymamy. Drogie dzieci, wy dzisiaj przynosicie serce do napełnienia. Oddajcie Panu Jezusowi swoje serce, całe swoje życie, cały swój umysł. Oddajcie Panu Jezusowi waszych rodziców, mówiąc: Panie Jezu, weź ich pod swoją opiekę. Dzisiaj Pan Jezus wszystko wam da, o co poprosicie. Wszystko. Jest to wielka okazja do tego, aby świat zbawić. Bo zanieście Panu Jezusowi wszystkich, którzy walczą o wolność Ukrainy. Przynieście Panu Jezusowi wszystkich, którzy walczą o prawdę. Przynieście Panu Jezusowi cały świat. I ten święty, i ten grzeszny. Bo dzisiaj Pan Jezus wysłucha waszych prośb.